Oddziały! Patrzę! Ramię! W upadku III Rzeszy na terenie Polski stacjonowało setki tysięcy sowieckich żołnierzy. Rosjanie obsadzili najważniejsze stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim. I chociaż po kilku latach ich liczba zmniejszyła się, to kluczowe stanowiska w Sztabie Generalnym i Ministerstwie Obrony zajmowali sowieccy generałowie ubrani w polskie mundury. Polak na stanowisku szefa Sztabu Generalnego pojawił się dopiero 20 lat po zakończeniu II wojny światowej. Politycznie doktryna wojenna Polski po 1945 roku była całkowicie podporządkowana doktrynie radzieckiej, a polski sztab generalny miał zajmować się wyłącznie jej technicznym wdrożeniem. Planowaniem operacyjnym tzw. armii zaprzyjaźnionych, czyli ich zadaniami w czasie wojny, systemem mobilizacji, liczebnością wojsk, wyposażeniem i uzbrojeniem, zajmował się w całości sztab generalny Armii Radzieckiej. Ekspansywna polityka Józefa Stalina sprawiła, że atak na zachodnią Europę wisiał na włosku. ZSRR oraz kraje podległe zbroiły się. Wojsko Polskie w ciągu kilku powojennych lat zwiększyło liczebność dwukrotnie do poziomu 360 tysięcy żołnierzy z dużą ilością sprzętu pancernego, dział i lotnictwa. Tymczasem gospodarka Polski nie istniała. Cała infrastruktura wymagała odbudowy. Jednak na plany tej odbudowy wpływały nie tyle potrzeby Polski, co potrzeby militarne ZSRR, przysyłane w formie tzw. rekomendacji. W praktyce wyglądało to tak. W 1951 roku sprawujący władzę wojskową w Polsce sowiecki marszałek Konstanty Rokossowski przywiózł z Moskwy kilka odręcznie zapisanych kartek. A na nich adnotacja, aby władze polskie uwzględniły ich treść w bieżącym planie gospodarczym. Działo się to w chwili, gdy od roku realizowany był już 6-letni plan odbudowy gospodarczej kraju. Te kilka odręcznie zapisanych kartek niemal w całości rujnowało plan 6-letni. Zakładano między innymi przygotowanie w zaledwie 3-4 lata 5 dwutorowych tras kolejowych dla transportu ciężkiego ze wschodu na zachód oraz 3 takich samych tras z północy na południe do przerzucania zaopatrzenia na froncie. Planowano budowę przygranicznych instalacji do przeładunku z torów szerokich na wąskie tory polskie. Do tego analogicznie sieć dróg, mostów, lotniska, obwodnice, łączność podziemną, bazy materiałowe i zapasy mobilizacyjne dla kilkuset tysięcznej armii. Niemal 90 zakładów przemysłowych uzyskało status zbrojeniowych, a produkcja dóbr konsumpcyjnych była jedynie ich działalnością uboczną. Tych planów nie dało się zrealizować, przestawiając nawet całą gospodarkę. Rekomendacje pochłaniały 40% PKB, a przerwano je dopiero rok po śmierci Józefa Stalina. Większość tych inwestycji istnieje do dziś. Część sieci komunikacyjnej, lotnisk, stacji przeładunkowych przydały się gospodarce polskiej. Jednak w momencie, gdy narzucano ich budowę, nikt nie liczył się z realnymi potrzebami kraju. Ogromny boom inwestycyjny lat 50. w całości podporządkowany był planom militarnej ekspansji Związku Radzieckiego na Europę Zachodnią. Jego szczegóły opracować musiał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Reżim pracy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiadał reżimowi pracy na Kremlu. Stalin rozpoczynał urzędowanie późnym popołudniem i często kończył pracę po północy. Dlatego wyżsi rangą oficerowie musieli być pod ręką. Nawet najprostsza korespondencja, książka telefoniczna czy mapa turystyczna były dokumentami tajnymi. Obowiązywał zakaz fotografowania obiektów i infrastruktury, a na budynkach wojskowych
Nie było żadnych tabliczek informujących, co się tam znajduje. Tajne były nawet awanse oficerskie. Naród, który ciągle wierzył w odzyskanie wolności, trzeba było złamać. Dotyczyło to także wojska. Czystki ideologiczne objęły wszystkich potencjalnych wrogów systemu, a zaliczano do nich byłych oficerów z okresu II Rzeczpospolitej, członków podziemia niepodległościowego czy byłych żołnierzy z polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Aresztowano ich najczęściej pod zarzutem zdrady i kolaboracji, a ich zeznania wymuszano torturami. W procesie komandorów skazano na karę śmierci polskie dowództwo marynarki wojennej, w tym szefa i zastępcę szefa Wydziału Marynarki Wojennej Sztabu Generalnego. W 1949 roku powstał antysowiecki układ obronny NATO, a w 1955 komunistyczny układ warszawski. Europa stała się obszarem planowanych wielkich działań wojennych pomiędzy Wschodem i Zachodem. Działań, które nie miałyby swojego odpowiednika w dotychczasowych dziejach wojen. Śmierć dyktatora Józefa Stalina doprowadziła do liberalizacji systemu politycznego, nie pozostawiającej jednak złudzeń wobec krwawego stłumienia zrywu niepodległościowego w Poznaniu w czerwcu 1956 roku. W walkach tych wzięło udział dowodzone przez Rosjan Ludowe Wojsko Polskie, a rozkaz do użycia broni wydał ówczesny szef Sztabu Generalnego, generał pułkownik Wojsk Inżynieryjnych Armii Radzieckiej, Jurij Wiaczesławowicz Bordziłowski. Jednym z efektów odwilży politycznej było rozpoczęcie w Sztabie Generalnym prac nad własnym systemem obronnym, który umożliwiłby przetrwanie odwetowego uderzenia NATO i zminimalizowanie strat oraz zniszczeń. Koncepcja obrony terytorium kraju zakładała, że jedynie część wojsk operacyjnych wykonywać będzie zadania wynikające z przynależności do Układu Warszawskiego. Większość wojska przeznaczona zostanie do obrony kraju w ścisłej współpracy z całym potencjałem społecznym i ekonomicznym państwa. Powołano Wojska Obrony Powietrznej oraz Wojska Obrony Terytorialnej kraju. Całe społeczeństwo zorganizowano w ramach obrony cywilnej i organizacji paramilitarnych, a każdy szczebel administracji państwowej przygotowano do funkcjonowania w warunkach wojny. Utworzono specjalistyczne jednostki ratownicze, przygotowano powszechnie obywateli do radzenia sobie ze skutkami użycia broni masowego rażenia, a służbę zdrowia do zapewnienia pomocy poszkodowanej ludności. Stworzono nowy plan mobilizacyjny, pakiet rozwiązań prawnych w dziedzinie obronności oraz plan przestawienia przemysłu na działania w czasie wojny. System ten nie miał odpowiednika w żadnym z państw Układu Warszawskiego. Doktrynalnie, organizacyjnie i szkoleniowo był to całkowicie polski twór. Prace nad jego utworzeniem trwały około 5 lat, a następnie był ustawicznie udoskonalany. Widoczną pozostałością po tamtym systemie była duża liczba schronów w budynkach użyteczności publicznej, a nawet w blokach mieszkalnych, oraz budowane w latach 60. szkoły, tak zwane tysiąclatki, które w warunkach wojennych zamienić się miały w szpitale polowe. Jednak podstawowym zadaniem Sił Zbrojnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej było wsparcie ZSRR w podboju zachodniej Europy. Wojsko Polskie stanowiło część drugiego rzutu sił strategicznych Układu Warszawskiego, w ramach którego miało utworzyć front na północno-nadmorskim kierunku operacyjnym. Zadania dla tego frontu przygotowywał Sztab Generalny Armii Radzieckiej, a szczegóły ich realizacji opracowywał Sztab Generalny Wojska Polskiego. Plan był gotowy w 1965 roku i obowiązywał w korygowanej formie aż do początku lat 90. XX wieku. Przewidywał on uderzenie dwóch armii polskich wraz z radziecką II Armią Pancerną przy wsparciu lotnictwa i sił morskich na nadmorskie zgrupowanie wojsk NATO. W efekcie dojść miało do rozbicia pierwszego korpusu armijnego Bundeswehry, części sił zbrojnych Holandii oraz zgrupowania wojsk duńsko-niemieckich w rejonie Szlezwika-Holsztynu oraz Danii.
atak poprzedzić miała seria taktycznych uderzeń atomowych. Po zakończeniu bitwy granicznej rozpocząć się miały działania zaczepne na dwóch kierunkach, jutlandzkim i nadmorskim. Na kierunku jutlandzkim uderzać miały dwa pułki zmechanizowane, które przez cieśninę Mały Bełt w kierunku na Middelfart-Nyborg wesprzeć miały lądujący desant na wyspie Fionia. Przeprowadzeniem desantu i jego wsparciem z morza zająć się miała m.in. polska marynarka wojenna. Zadanie zajęcia Zelandii wykonać miał morski i powietrzny desant 7. Dywizji Desantowej i 6. Dywizji Powietrzno-Desantowej przy wsparciu rakietowym 1. Armii. Dzień później na wyspę dotrzeć miała 15. Dywizja Zmechanizowana. Tymczasem na kierunku nadmorskim, po osiągnięciu z marszu rubieży Amsterdam, Haga, Antwerpia, impet uderzenia przejąć miał drugi rzut wojsk, atakując w kierunku Amsterdamu i Calais. Operacja frontu nadmorskiego trwać miała 6 dni na docelowej głębokości 500 km i szerokości od 100 do 160 km. Tempo natarcia określono na 85 km na dobę. Aby zrealizować to zamierzenie, w pierwszej wersji operacji planowano użyć 91 ładunków jądrowych o mocy od 10 do 100 kiloton. Około 1970 roku plan skorygowano. Wzmocniono drugą armię pancerną, a liczbę głowic atomowych na tym kierunku zwiększono z 91 do 177. Niebawem tę wartość podwojono. A był to jedynie drugorzędny front przyszłej totalnej wojny w Europie. Miał on wyeliminować Danię i Holandię i otworzyć flocie Układu Warszawskiego wyjście na Morze Północne. Plany obejmujące przemieszczanie się takich mas wojsk i sprzętu wymagały ciągłego aktualizowania. Służyły temu nie tylko ćwiczenia, ale także rekonesanse sprawdzające drogi przegrupowania wojsk oraz infrastrukturę na danym odcinku. Sztab Generalny organizował systematyczne rozpoznanie cieśnin duńskich i całego zachodniego Bałtyku, organizując rejsy turystyczne, gdzie turystami byli oficerowie operacyjni. W ten sposób aktualizowano informacje geograficzne dotyczące m.in. głębokości przepraw wodnych, kształtu wybrzeży czy planów miast, a także infrastruktury na przyszłym teatrze wojny. Wojsko Polskie przechodziło wówczas techniczną rewolucję. W latach 60. na uzbrojenie weszły przeciwlotnicze systemy rakietowe, rakiety taktyczne, śmigłowce, kolejne typy samolotów odrzutowych, nowe czołgi, bojowe wozy piechoty czy przeciwpancerne pociski kierowane. Postępowała automatyzacja we wsparciu procesów decyzyjnych. Do wojska trafiły pierwsze komputery. Zimna wojna napędzała wyścig zbrojeń. Praktycznie co 7-10 lat następowało wprowadzenie nowej generacji sprzętu skutkujące zmianą struktur wojska, sposobu prowadzenia wojny oraz szkolenia żołnierzy. Broń atomową przechowywano w radzieckich składach na terenie Polski. Choć Wojsko Polskie jej nie posiadało, to w swojej strukturze miało wojska rakietowe i samoloty do jej przenoszenia. W dość nietypowy sposób, bo ze znaczka pocztowego wydanego na 20-lecie Ludowego Wojska Polskiego, społeczeństwo dowiedziało się o wprowadzeniu na uzbrojenie pierwszych wyrzutni rakiet taktycznych. Z kolei w zrzutach ładunków nuklearnych specjalizował się 3. Pomorski Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego z Bydgoszczy. NATO posiadało porównywalny potencjał nuklearny. Dlatego absolutnym priorytetem Wojska Polskiego było tak zwane rozwinięcie operacyjne.
Polegało ono na szybkim i skrytym osiągnięciu pełnej gotowości bojowej, wyjściu z rejonu potencjalnego rażenia, a następnie przyjęciu ugrupowania i przejściu do działań zaczepnych z marszu. Szybkość działania była kluczem do przetrwania pierwszej fazy ataku odwetowego. System stworzony przez sztab generalny i szlifowany w jednostkach naprawdę działał. Oddziały, choć złożone z żołnierzy służby zasadniczej, posiadały odpowiednie umiejętności i nawyki związane z osiąganiem gotowości bojowej, co pamięta na pewno każdy obecny rezerwista. Od lat 60. system alarmowania uruchamiający cały proces osiągania pełnej gotowości bojowej opierał się na łączności przewodowej. Umożliwiała ona przekazanie sygnału dla całych sił zbrojnych w ciągu 30 minut. Jednak analiza doświadczeń z wojen arabsko-izraelskich, a także rosnąca siła lotnictwa i broni masowego rażenia sprawiły, że system ten był nie do przyjęcia. Opracowano zatem nowe rozwiązanie. Sztab Generalny we współpracy z polskim przemysłem opracował nowatorski system powiadamiania oparty na całej rodzinie urządzeń, od grupowych stanowisk alarmowania dla służb operacyjnych po aparaty służbowe w mieszkaniach. Nie udało się co prawda wdrożyć wszystkich elementów nowego systemu, ale w połowie lat 70. udało się skrócić czas powiadamiania dla jednostek operacyjnych z 30 do 2-3 minut, a dla wszystkich jednostek znajdujących się w systemie do 13 minut. Skala potencjalnego nuklearnego Armagedonu ciągle powiększała się. W 1955 roku do uderzenia w rejon koncentracji wojsk NATO w obszarze jednego polskiego frontu planowano użyć 3 bomb atomowych o mocy 20 kiloton każda. W pierwszej połowie lat 60. ten sam front otrzymać miał na potrzeby pierwszego uderzenia około 100 bomb igłowic. W trakcie ćwiczeń lato 74 front posiadał już 373 ładunki o łącznej mocy 10 tysięcy kiloton. To jest kilkaset razy więcej niż moc ładunków jądrowych, które zniszczyły Hiroshimę i Nagasaki. Odwet NATO zamieniłby Polskę w atomową pustynię. Siły zbrojne NATO i Układu Warszawskiego toczyły wówczas zimną wojnę, ale w tym samym czasie prawdziwą, tajną wojnę toczyły ich wywiady. Jednym z najgłośniejszych wydarzeń, jakie przedostały się do opinii publicznej, była sprawa pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Pułkownik Kukliński, zastępca szefa zarządu operacyjnego Sztabu Generalnego, pracował w najbliższym otoczeniu najwyższych władz wojskowych PRL. Przez wiele lat przekazywał wywiadowi amerykańskiemu tajne informacje, między innymi plan wprowadzenia stanu wojennego, a także właśnie ten plan. Ujawnienie dokumentów świadczących o planowanej inwazji na Europę mogło mieć znaczący wpływ na stonowanie agresywnych poczynań ZSRR na arenie międzynarodowej. Siły Zbrojne Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, nieoficjalnie nazywane Ludowym Wojskiem Polskim, nieoficjalnie, bo taka nazwa nie została nigdy zatwierdzona żadnym aktem prawnym, były zdominowane i kontrolowane przez rządzącą partię komunistyczną, a tym samym przez ZSRR. Kilkukrotnie zostały użyte do pacyfikacji przejawów nieposłuszeństwa wobec władzy. Oprócz czerwca 1956 roku w Poznaniu, Wojsko Polskie uczestniczyło w stłumieniu Praskiej Wiosny w Czechosłowacji w 1968 roku, a następnie ponownie przeciwko własnym obywatelom na Wybrzeżu
w 1970. W 1981 roku władze komunistyczne w Polsce wprowadziły przy użyciu wojska stan wojenny. Sztab Generalny jako główny organ planowania strategiczno-operacyjnego uczestniczył w przygotowaniach także i tej operacji. Z wojskowego punktu widzenia wywiązał się z powierzonego mu zadania niezwykle skutecznie. Jednak w oczach pragnącego wolności społeczeństwa zapisał tym samym kolejną ciemną kartę w swojej historii. W 1989 roku, kiedy partia komunistyczna musiała oddać władzę, postrzeganie doktryny obronnej państwa zmieniło się radykalnie. Po raz pierwszy od dziesięcioleci NATO nie zostało wskazane jako zagrożenie, a ewentualne wsparcie Układu Warszawskiego w konflikcie zbrojnym miało być suwerenną decyzją Polski. Nadrzędnym celem Rzeczypospolitej stało się zagwarantowanie narodowi polskiemu bezpieczeństwa, prawa do życia w pokoju, niepodległości i suwerenności państwa oraz nienaruszalności jego terytorium. Rok później Układ Warszawski przestał istnieć. Kiedy w 1985 roku oficjalnie podpisywano jego przedłużenie na kolejne 20 lat, nikt nie przypuszczał, że już niedługo w tej samej sali Pałacu Namiestnikowskiego, dziś Pałacu Prezydenckiego w Warszawie, odbędą się obrady Okrągłego Stołu, które zakończą w Polsce epokę komunizmu i pociągną za sobą inne państwa zza żelaznej kurtyny. Na początku lat 90. nikt, a szczególnie dyplomaci na Zachodzie, nie mógł poważnie brać pod uwagę faktu, że Polska, na terenie której stacjonowało ciągle kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy radzieckich, stanie się członkiem NATO. Tymczasem w obliczu rozpadu ZSRR i Układu Warszawskiego oraz niepewnej przyszłości Niemiec, kraje Europy Środkowo-Wschodniej znalazły się w niezwykle nieprzewidywalnej, tak zwanej szarej strefie bezpieczeństwa. Dlatego priorytetem dla polskiej polityki zagranicznej stało się członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim. Ten cel wymagał kompleksowych reform politycznych, gospodarczych i wojskowych oraz bardzo dobrej dyplomacji. W jej efekcie 17 września 1993 roku Armia Radziecka opuściła Polskę. Rok później, na poligonie w Biedrusku koło Poznania, po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej, spotkali się żołnierze z 13 państw NATO oraz byłego Układu Warszawskiego na wspólnych ćwiczeniach wojskowych. Tak rozpoczął się koordynowany przez Sztab Generalny program Partnerstwo dla Pokoju. Nie oznaczał on jeszcze gwarancji bezpieczeństwa ani przyjęcia do sojuszu, ale stał się ścieżką prowadzącą do NATO. Pierwszą misją pokojową NATO z udziałem polskich żołnierzy była operacja w Bośni i Hercegowinie na terenie dawnej Jugosławii w 1995 roku. Była to operacja przełomowa w historii Sojuszu Północnoatlantyckiego, który wystawił siły pokojowe, zastępując błękitne hełmy ONZ. W ten sposób Wojsko Polskie uczyło się współdziałania z Sojuszem Północnoatlantyckim i udowadniało, że jest partnerem godnym zaufania. Takie były początki drogi do NATO, która zajęła Polsce 10 lat. W tym czasie musieliśmy przebudować cały system kierowania siłami zbrojnymi, podporządkować się kontroli cywilnej i dostosować krok po kroku do standardów zachodnich. W rzeczywistości Sztab Generalny stanął wobec zadania całkowitej przebudowy armii. I to nie tylko w warstwie organizacyjnej i technicznej, ale także w warstwie mentalnej. Skala tego przedsięwzięcia była tak duża, że jego najbardziej kosztowne elementy trwają do dziś. Dla Polaków ważne są symbole. To, że Wojsko Polskie znów mogło przejąć tradycję oręża polskiego i dawne sztandary. To, że w 1992 roku w centrum Warszawy mogła przejść defilada zwycięstwa polskich weteranów II wojny światowej, którzy czekali na nią od zakończenia wojny. I to,
że armię radziecką pożegnaliśmy w 1993 roku 17 września, dokładnie w rocznicę jej wkroczenia do Polski. Dlatego tak ważne było, aby akt przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego miał wyjątkową oprawę. Stało się to 12 marca 1999 roku w amerykańskim miasteczku Independence, czyli Niepodległość. I było to jedno z najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski. W tym czasie Sojusz Północnoatlantycki przekształcał się z organizacji stricte defensywnej w organizację reagowania kryzysowego, zdolną do działania poza terytorium państw członkowskich. Zaledwie dwa lata później ataki terrorystyczne w USA z września 2001 roku ponownie wymusiły zmiany w postrzeganiu sytuacji bezpieczeństwa. Operacje w Iraku i Afganistanie były największym zaangażowaniem bojowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej od czasu II wojny światowej, ale nie jedynym. Wojsko Polskie uczestniczyło w dziesiątkach misji pod auspicjami NATO, ONZ i Unii Europejskiej. Udział w nich zmienił oblicze Wojska Polskiego, wpływając na wyposażenie, wyszkolenie, struktury i mentalność żołnierzy oraz wzmocnienie interoperacyjności z siłami innych państw Sojuszu. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej stały się ważnym ogniwem NATO we wspólnej Europie. Historia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego nierozerwalnie związana jest z historią walk o niepodległość. Tworzą ją czyny i losy ludzi równie skomplikowane i dramatyczne jak historia Polski. 100 lat nieprzerwanej działalności to olbrzymi kapitał wiedzy i doświadczenia, które dziś stanowią fundament instytucji będącej mózgiem polskiej armii. Opowieść kończy się w tym miejscu, ponieważ to, co jest dalej, jeszcze nie jest historią. Ale ostatnie słowo należy do tych, którzy dziś piszą jej ciąg dalszy. Sztab Generalny Wojska Polskiego w 2018 roku to niezwykłe miejsce do tego, żeby siły zbrojne zobaczyć z bardzo szerokiej perspektywy. Z perspektywy strategicznego dziś, jutro, pojutrze, pamiętając o naszym strategicznym wczoraj. Strategiczny dzisiaj to okres 2018-20. To wszystko, co jest związane z reformą systemu dowodzenia, z odtwarzaniem naszych zdolności operacyjnych, jak i również z dyskusją na temat, które siły i środki w jakiej organizacji, w jakiej architekturze są najbardziej efektywne i najbardziej skuteczne. Środowisko bezpieczeństwa zmieniło się radykalnie. Dziś potrzebujemy sił konwencjonalnych, większej ilości. Tutaj w Polsce, w kraju, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim Polakom. Nasze strategiczne jutro to spoglądanie w przyszłość, jak będzie wyglądać bezpieczeństwo, jakie będą zagrożenia, jakie będą wyzwania, które stoją przed siłami zbrojnymi, aby dostosować strukturę, wyposażenie, jak i również sposób przywództwa. Nasze strategiczne pojutrze to coś, czego nie widać. To najtrudniejsze zadanie sięgające poza wzgórze, abyśmy procesy, które trwają lata, abyśmy środki ogromne, które są na to przeznaczane, dostosowali do armii przyszłości. Odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów było rzeczą niezwykłą. Było czynem nie tylko sił zbrojnych, wspaniałego przywództwa pana marszałka, odwagi polskich żołnierzy, ale również znakomitej postawy polskiego społeczeństwa. W dzisiejszych siłach zbrojnych te same wartości muszą występować. Honor, ojczyzna, służba, te wszystkie walory są ponadczasowe i ważne tak samo jak 100 lat temu. Dlatego nie zapominamy o naszych korzeniach, nie zapominamy o źródłach. Nowocześnie przygotowując swoich przywódców, stosownie organizując siły zbrojne, wyposażając nowoczesny sprzęt, musimy pamiętać, że największym orężem żołnierza polskiego był, jest i ciągle pozostanie jego hart ducha i morale. Przeświadczenie o tym, że ojczyzna jest najważniejsza. Strategiczne dziś i strategiczne jutro nie może istnieć bez kontekstu strategicznego wczoraj. To wszystko, co wydarzyło się 100 lat temu w 1918 roku, ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się dzisiaj. I tak jak wtedy cały naród swoją ogromną wewnętrzną wolą wsparł siły zbrojne w odzyskaniu niepodległości, tak dzisiaj wsparcie i
zaufanie wszystkich Polaków jest odczuwalne i za to wsparcie, zaufanie chcieliśmy wszystkim podziękować.